pierwsza brygada pancerna. Może właśnie parę słów o niej. Co to za jednostka? Jednostka mieści się w Warszawie, w dzielnicy Wesoła. Brygada pancerna, czyli w głównej mierze czołgi. Między innymi takie, które widzimy? Między innymi czołgi Leopard. Nasza duma, chluba, którą się szczycimy. Dlaczego jesteście dzisiaj w Białej Podlaskiej? Jesteśmy w Białej Podlaskiej, żeby przeprowadzić kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej. W Białej Podlaskiej docelowo formujemy nowy batalion zmechanizowany. I w tym celu oczywiście potrzebujemy przede wszystkim ludzi. Ilu tu żołnierzy z Białej Podlaskiej okolic potrzebujecie, żeby taki batalion mógł być stworzony? Oj, cały batalion zmechanizowany to będzie około 500 osób prawdopodobnie, więc oczywiście na razie jest to sukcesywnie formowane. Z roku na rok będzie coraz więcej, ale no docelowo w przeciągu kilku lat będzie to mniej więcej około 500 osób. Jakich młodych ludzi oczekujecie na tego, po to, żeby przyszli, zgłosili się, zapytali? Dla kogo jest to skierowane? Na pewno dla tych, którzy skończyli służbę przygotowawczą lub służbę zasadniczą, którzy mają, że tak powiem, uregulowany stosunek do służby wojskowej. Takie osoby mogą się zgłaszać na kwalifikacje. Szukamy wszystkich, szeregowych, podoficerów, oficerów, z naprawdę przeróżnymi specjalizacjami, logistyków, łącznościowców, dowódców, służby medyczne właśnie, tak jak pan powiedział. Naprawdę szeroki zakres. Szeroki zakres, także zapraszamy serdecznie i myślę, że jeżeli ktoś rzeczywiście posiada jakąś tą specjalizację, to na pewno. Drugi dzień takiej kwalifikacji w Białej Podlaskiej, jak było wczoraj, jak będzie dzisiaj? Jak w ogóle wyglądają te kwalifikacje? Na czym polegają? A tak, kwalifikacje składają się z kilku elementów. Przede wszystkim wypełnienie ankiety osobowej, które przedstawienie nam danych, na podstawie których będziemy dalej mogli przeprowadzić proces rekrutacji. Następnie sprawdzian sprawności fizycznej. Później po sprawdzianie rozmowa z psychologiem i na koniec rozmowa z nami kadrowcami, to jest przedstawienie jakichś dokumentów, uprawnień i ewentualnie wstępnie rozmowy, na jakie stanowisko taka osoba może być delegowana. Tak. Duży jest odsiew? Nie, wbrew pozorom nie. Widzę, że tutaj kandydaci z wczoraj byli dosyć dobrze przygotowani, więc mieli też odpowiednie umiejętności. Więc nie, myślę, że nie. Panowie i panie. Panowie i panie, oczywiście. Panie również zapraszamy serdecznie. Kiedy tak naprawdę zobaczymy Was w Białej Podlaskiej? Jak to jest planowane? Wiemy coś na ten temat? To znaczy konkretnych planów jeszcze nie ma. Na razie trwa proces formowania. Jak wiemy, już tam na miejscu docelowym zaczęła się już budowa. Nie jest jeszcze określona konkretna data, kiedy rzeczywiście będziemy w Białej, ale... Ale takie czołgi, mam nadzieję, zobaczymy u nas. Znaczy, docelowo ma być batalion zmechanizowany, więc czołgów pewnie nie będzie, aczkolwiek jestem przekonany, że na wszelkiego rodzaju, zapewne pokazach, akcjach promocyjnych, takie czołgi się pojawią, będzie można na pewno zobaczyć. Zapraszamy serdecznie. Proces kilkunastomiesięcznej współpracy naszego miasta z dowództwem 18 Dywizji Zmechanizowanej Strzelbą w Siedlcach i panem ministrem obrony narodowej oraz agendami ministerstwa, Agencją Mienia Wojskowego i rejonowym zarządem infrastruktury przybiera coraz bardziej realne kształty. Mieliśmy okazję podziwiać rekrutów starających się podczas testów uzyskać kwalifikacje do nowo formowanego w Białej Podlaskiej garnizonu wojsk zmechanizowanych. Da się zauważyć, obserwując atmosferę towarzyszącą rekrutom podczas testów, że wojsko świetnie będzie się czuło w Białej Podlaskiej. Z pewnością istotny wpływ ma na to fakt, że Biała Podlaska posiada piękne tradycje wojskowe sięgające historii 34. Pułku Piechoty, który tak pięknie zapisał się w okresie międzywojennym, tworząc, budując Białą Podlaską i broniąc granic naszej ojczyzny.